Na sofie szarlatana Grzegorz Nieć. Dzień dobry Państwu. No, jestem oczarowany, bo odkryłem właśnie ten antykwariat, choć z Wrocławiem jestem związany już od wielu lat, to jakoś tak chadzałem innymi ścieżkami i tutaj nie dotarłem. Ale cieszę się, we Wrocławiu jest taki klimatyczny antykwariat. Życzę i Wrocławiowi, i innym miastom, żeby takich antykwariatów było więcej. Im więcej antykwariatów, tym wszystkie lepiej się mają. Taka jest tradycja. No, w Krakowie była właśnie ulica Szpitalna, gdzie niedawno stoczyliśmy zwycięską walkę o uratowanie antykwariatu. Społeczna inicjatywa spotkała się z takim dużym, dobrym przyjęciem i mediów, i mieszkańców. Mamy drugi antykwariat na ulicy Szpitalnej, choć moim ideałem było, żeby w samym domu były antykwariaty, a rzeczywiście tak było w XIX wieku i przed wojną, jak pan sobie rzucił okiem do Narodowego Centrum, Narodowe Archiwum Cyfrowe, wrzucić Szpitalna i tam wyjdzie kilkadziesiąt zdjęć z kiermaszy, książek, podręczników na ulicy Szpitalnej. Cała ulica Szpitalna w Krakowie pokryta gimnazjalnymi czapkami. Zresztą niedawno zmarły wspaniały krakowski bibliofil, zresztą wybitny uczony, znany pewnie wszystkim polonistom na pewno, profesor Henryk Markiewicz, wspominał z dzieciństwa swoje wycieczki po podręczniki tam. We Lwowie była ulica Batorego, tam kilka antykwariatów znanych. W Wilnie Zaułek Literacki, który jeszcze też ma taki troszeczkę księgarniano, kawiarniany dzisiaj charakter. No, a w Warszawie Świętokrzyska, gdzie było przed wojną 30 antykwariatów, to była zupełnie inna Świętokrzyska. Zupełnie inna Świętokrzyska wyglądała jak dzisiaj. Tam w Warszawie w ogóle przed wojną było gdzieś, jak Skrzypczak policzył, Andrzej Skrzypczak, taki badacz antykwariatów z Warszawy, bibliofil, policzył, że gdzieś koło, przypuszczam, gdzieś koło 70, w ogóle w Warszawie, to na samej Szpitalnej było 30. Na Świętokrzyskiej. No. Na Świętokrzyskiej, przepraszam. Tak, ale dzisiaj próba restytucji na Chmielnej, tak? Tak, ale trafia to na pewne opory, ponieważ antykwariusze uważają w Warszawie, że tam jest trudny dojazd, utrudniony parking. To rzeczywiście sam pan wie, że przewieźć jakąś większą ilość książek i to jakby do końca nie zostało przemyślane. I tam jakoś ten skądinąd fajny projekt nie chwyta na razie, choć no mam nadzieję, że miasto nie zrezygnuje z niego i jakoś dalej będziemy myśleć o tym, bo tak jak mówię, ulica pełna antykwariatów to jest sama w sobie atrakcją. To wtedy nie pan chodzi się po księgarniach, po antykwariatach. Tak, jak zresztą studentom zawsze tłumaczę, że nigdzie się tyle nie nauczy jak w antykwariacie. I to tak mimochodem, wie pan, oglądając w antykwariacie, w księgarni, oglądając książki, coś tam w głowie zostaje. To jak pan, niech pan zwróci uwagę, a pan przyda całą książkę, to pan niewiele z niej pamięta. Ale jak pan czyta skrzydełko, stronę tytułową, wstęp, to się pan, zresztą to się pan, to utkwi w pamięci. I ostatnio właśnie przyprowadziłem studentom na spotkanie profesora Aleksandra Krawczuka. Pewnie czytelnicy i klienci antykwariatów pamiętają tego autora, że i z telewizji, spotkania ze starożytnością, i z wielu książek. Zresztą nikt chyba jak on nie zrobił tyle dla popularyzacji wiedzy o antyku. Ma się dobrze, ma 92 lata i codziennie przychodzi, jest w antykwariacie, w księgarni i cały czas podkreśla właśnie wielkie pożytki płynące z chodzenia po antykwariatach i księgarniach, także naukowe, formacyjne, intelektualne. No i przypomniał moim studentom, że są trzy w życiu najważniejsze sprawy. Książki, alkohol i seks. Wszystkie stymulują, pobudzają krążenie, wyobraźnię. No, zaznaczył profesor, że z seksem gdzieś tak koło 80
należy lekko spasować, ostrożnie i coś. Natomiast jeżeli chodzi o alkohol i seks, to proponuję tutaj. Proszę się jeszcze przedstawić. Moje nazwisko Grzegorz Niedzia, jestem pracownikiem Instytutu Informacji Naukowej Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Zajmuję się naukowo antykwariatami. Piszę właśnie teraz pracę o rynku wtórnym książki w Polsce. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.